Witam kochani, witam bardzo serdecznie do kolejnego tygodnia, a mianowicie od 9 do 15 maja 2021. No wiecie co, jeżeli oglądaliście czytanie, a mam nadzieję, że oglądaliście z kart duszy na tydzień od 9 do 15 maja, no to po prostu jednym słowem to się niejako powtarza. Pokrywają się te czytania bardzo, co tym bardziej właśnie mówi: hej, zwracaj uwagę na pewne rzeczy. W jednym zdaniu mamy w tej chwili już Merkury w Bliźniętach, Wenus w Bliźniętach, 11 Now Księżyca w Byku i 13 Jowisz przechodzi do znak Ryb, gdzie będzie prawie do końca lipca tego roku. A więc zmienia się energia, jest dużo powietrza, tak, i wody. I patrzcie, że ważka jest odzwierciedleniem wody i powietrza. I ja tutaj, co zawsze czuję, że ciesz się życiem. I tu jest obfitość, abundance na tej karcie, widzicie, natury. A więc skąd pochodzi ta obfitość? Czas się obudzić. Dla tych, którzy może są w dołku, popadli w jakąś stagnację, siedzą tak i nie wiedzą, co ze sobą zrobić, utknęli gdzieś, jak to ja mówię, w ścianie. Czas się przebudzić i podnieść, zacząć działać. Czas zacząć ćwiczyć, dbać o zdrowie fizyczne, psychiczne, emocjonalne i duchowe. Cieszyć się życiem, a więc pokonać problemy, przeszkody, działać, walczyć o swoje szczęście. To, co ma wspólnego z wodą ważka, czas na wyciszenie, na posłuchanie tego, co mówi serce, podpowiada dusza. Czyli na to, kim naprawdę jesteśmy, co naprawdę odczuwamy. Przyjrzeć się własnym sprawom. Nie pod dywanik, wręcz dywanik, odgiąć, wygarnąć wszystko i przyjrzeć się, co jest nie tak. Także ważka mówi: okej, nie upieraj się przy niczym, nie manipuluj, nie na siłę. Bądź elastyczna, elastyczny w działaniach, w życiu. Dlatego, że energia się zmienia bardzo i to szybko. Widzicie, jak szybko mija czas, zaraz będziemy mieli tylko patrzeć połowę roku. Lato, wakacje. A więc i my powinniśmy się do tego dostosowywać, a więc nie upierać się przy przeszłości. Z każdej sytuacji jest wyjście. Nie przybliżaj się do tego, co toksyczne, czy do tych, którzy są toksyczni, negatywni i pesymistyczni. Odetnij się od tym, którzy szkodzą ci albo już nie rezonują kompletnie. Kiedyś tak, a dzisiaj nie, wręcz szkodzi ci. A więc trzeba właśnie przyjrzeć się temu życiu, bo ważka to symbol zmiany. Więc uwolnić się od karmy, także tutaj jest. Idź własną drogą, bądź autentyczną, prawdziwym sobą. I możemy liczyć na moc wszechświata, moc boską, moc aniołów i słuchać swojej intuicji, podpowiedzi z drugiej strony. Ok, no i teraz tak pomyślałam sobie, okej, czego to jeszcze, tu postawimy sobie z boku, dotyczy rodziny, patrzcie. A więc trzeba by się tutaj było przyjrzeć Jak wygląda sprawa w naszych domach, w naszej rodzinie? Czy rodzice, dzieci są szczęśliwi, są spełnieni? Czy może trzeba właśnie coś wyjaśnić? Teraz, kiedy mamy te planety w bliźniętach, Now Księżyca w Byku i Jowisz wchodzi do ryb, naprawdę jest świetna sprawa, żeby zadawać sobie wewnątrz pytania, ale także i na zewnątrz. Czemu trzeba się przyjrzeć? Czy wszystko gra? Jeśli nie gra, dlaczego? Także czy spełniasz w swojej rodzinie, będąc w związku, swoją misję życiową, swoje przeznaczenie? Czy nie kontrolujesz i nie jesteś kontrolowany? Dla niektórych przeznaczeniem jest po prostu szczęście domowe. Być mamą, być tatą, być w rodzinie, zająć się dziećmi. To jest ich przeznaczenie. Ale jak ono wygląda? Tu jest tyle wody, jak widzicie, płynie, a woda to uczucia. Czy coś trzeba naprawić? A jak wyglądają, to postawię po tej stronie, a jak wyglądają związki? Ale tu muszę powiedzieć, pamiętacie, wspominałam z tą energią w bliźniętach, różne flirtowania, które są absolutnie możliwe. Ci, co są wolni, jak najbardziej flirtować. Ci, co są w związkach, flirtować w związkach ze sobą. Ale tutaj ja widzę, że ktoś gdzieś się znajdzie taki, kto będzie musiał wybrać między jednym a drugim partnerem bądź partnerką. Może ktoś wraca z przeszłości, a tutaj ktoś nadchodzi nowy. Jest taka, wyraźnie widzę tutaj, możliwość. Ok? A więc to do tej grupki tutaj zaliczymy. Może tak się da zrobić, żeby pokazać jedno i drugie. Może. Na co zwracasz uwagę w tej chwili? Czyli tu jest znowu, tu i teraz. Co jest dla Ciebie ważne? Dużo osób ciągle się martwi, co było 50 lat temu. Ciągle nie mogą tego przeżyć, nie mogą przebaczyć. Nie mogą przestać o tym myśleć, energetycznie więc są ciągle połączeni z przeszłością. Albo już się martwią, boją o to, co będzie w przyszłości. A co tworzy przyszłość? Teraźniejszość. To tu i teraz. O czym myślisz, czego pragniesz, kreujesz przyszłość. A więc wyraźnie tutaj jest mowa o tym, żeby skupić się, skoncentrować, medytować, joga, wyciszyć się, spędzić czas na łonie natury, samemu. Co jest dla Ciebie ważne? Sprawdzić się. Ojej, to mi nie idzie, tamto nie idzie, dlaczego? Znowu spod dywanika, kochani, wyciągnąć rzeczy i sprawdzić. Przyciągam to i to, albo tamto. Dlaczego? O czym ja myślę na co dzień? O, boję się tego. O, strach mnie ogarnia, jak pomyślę o tym. O, mam po prostu zamknięte serce. A więc nie przychodzi to, czego pragniesz. A więc tutaj na to zwracają uwagę, tu i teraz. No i tutaj jest kontrola, jak widzicie. A więc co kontrolujesz? Pieniądze? Jak zarabiasz? Jak musi przyjść? Albo nie idziesz za pasją? Nie spełniasz swojej misji życiowej? Bo to, żeby było tyle i tyle pieniędzy, i żeby rosła kasa, jest ważniejsze, no to może dla jednej osoby gdzieś tam, ale skoro to jest kontrola, z jednej strony czwórka to stabilizacja. Oczywiście, że Potrzebujemy pieniędzy do opłacania rachunków, żeby jeść itd. Ale tu jest kontrola. To tak jakby nie popuścić. Nie wydać na co się powinno, a z kolei wydawać się bez sensu na to, na co się nie powinno. I teraz dla jednego to może być w związku to jest powinno, a dla drugiego nie powinno. Ale ogólnie ta wiadomość mówi, co kontrolujesz, co jest na siłę, co już tak naprawdę nie przynależy, czy to w rodzinie, czy w związku. Bo jak widzieliście, ta ważka była symbolem zmiany. Właśnie nie kontrolować. Uwolnić się od tego, co toksyczne, uwolnić się od karmy, a więc czego się trzymasz? Być może trzymasz się właśnie przeszłości i to kontrolujesz za wszelką cenę, albo za wszelką cenę musi się tak czy inaczej wydarzyć. To jest kontrola. A tymczasem podpowiadają anioły, żeby zwracać uwagę na znaki, symbole, to co zawsze mówię, bo tutaj właśnie będą przychodzić informacje. No i z tym Jowiszem w Rybach nic dziwnego 13 maja. No bo Jowisz w Rybach mówi, miej otwarty umysł, idź za głosem serca. Spełniaj się, spełniaj swoje przeznaczenie. Także oczyść się energetycznie, uzdrawiaj. Może ucz się uzdrawianiu. To jest humanitaryzm, ale także praca w ciszy, w pojedynkę. Medytacja, joga i tak dalej. Spacery na łonie natury. No i ten delfin, ciesz się życiem. Bo do czego czujesz pasję? Tu jest twoje przeznaczenie. A więc co to jest dla ciebie? A od czego trzeba się już uwolnić? Co się powtarza? Może ci się powtarza czas na zegarze. Może ci się powtarza tablica rejestracyjna, numery. Może coś słyszysz i to wraca i wraca. Zwrócić na to uwagę, bo tu jest dla ciebie wiadomość. No i patrzcie, na jaką notę kończymy. Czy widzicie tę ważkę? No właśnie. Mądrość, rozwój, przeobrażenie. To, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestry, jak to mówią. No i tutaj dokładnie o tym jest mowa. Be honest with yourself, czyli bądź szczera, prawdziwy ze sobą samymi. Tu czas coś zmienić. Czas coś przeobrazić. Czas na transformację. Dla wielu osób po prostu czas wyjść z czegoś, wstać i poczuć swoją moc. Poczuć siłę, że ja mogę, ja potrafię. Dla innych będzie to, no cóż, to już przeminęło z wiatrem. To już nie ma sensu. To już nie jestem ja. Już nic z tego nie będzie. A więc gdzieś trzeba spojrzeć w lustro, tak jak to było w kartach duszy na ten tydzień. Do tamtego czytania naprawdę odsyłam i zamieszczę tutaj w rogu. Bo się pięknie pokrywa. Kim naprawdę jesteś? A co już do ciebie nie przynależy? Co jest tylko powtarzane, naśladowane za innymi? Z bardzo różnych względów. Co cię męczy? Dlaczego cię boli, co cię boli? Bo jest przyczyna. Uwolnisz się od czegoś, wyzdrowiejesz. A więc czas się ruszyć. Czy wiecie, że ważki latają we wszystkich kierunkach z szybkością 10 metrów na sekundę? Tak szybko się poruszają. A więc nie siedź. Utkwiłaś, wstań i ruszaj się. Utkwiłeś, przyjrzyj się sam sobie samemu. Chwileczkę. O co tu chodzi? Dlaczego jest nie tak? Gdzie jest moja pasja? Kim ja naprawdę jestem? Bo co o mnie myślę, to jedno, a kim ja wewnątrz jestem i co jest dla mnie dobre i co jest dla mnie właściwe, to zupełnie inna sprawa. Czas być autentycznymi, czas przyznać się do własnej prawdy. I być unikatem, którym naprawdę jesteś. Każdy z nas jest. Nie ma drugiej takiej osoby. No kochani, życzę nam wszystkim z całego serca odwagi, przebojowości, bycia autentycznymi sobą, wypowiedzenia własnej prawdy. Bez względu na to, co się dalej wydarzy. Czas na odwagę i akcję. Buziaczki, uściski i do kolejnego razu.